Z punktu widzenia konsultanta krajowego do spraw urologii, jakie problemy związane z chorobami onkologicznymi w Polsce w tej chwili są najbardziej palące dla pana? Czy pacjenci mają dostęp do nowoczesnego leczenia? No i w przypadku jakich chorób jest ten dostęp ograniczony? No, z przykrością muszę stwierdzić, że wizyty u specjalisty urologa są niestety limitowane i to już narzuca ograniczanie możliwości dostępności. Nawet jeżeli mamy skierowanie, to na pewno średnia oczekiwana w kraju przekracza 3 miesiące. W tej chwili dostęp do urologa jest ograniczony, niezależnie czy to chodzi o kobiety, czy mężczyzn. Wszyscy wiemy, że do ginekologa są wizyty nielimitowane, do dermatologa są nielimitowane, do onkologów również. Ale do urologów nie. Najważniejsze sprawy z punktu widzenia onkologii to w tej chwili urologicznej to są przede wszystkim badania i dostępność do diagnostyki, wczesnej diagnostyki. Wszyscy już jesteśmy w zasadzie pewni, że wczesna diagnostyka nawet najgroźniejszych postaci nowotworów ułatwia wyleczenie czy zatrzymanie procesu nowotworowego. I tutaj mamy 3 najważniejsze nowotwory, które plasują się w 10 najczęstszych występowań zachorowalności w Polsce. Na 2 miejscu mówimy u mężczyzn, to jest rak stercza, prostaty, znany. Prawie 10 tysięcy zachorowań mężczyzn co roku, około 4 tysięcy zgonów. Następny w kolejności, 4 nowotwór, jeśli chodzi o zachorowalność, to jest rak pęcherza moczowego u kobiet i u mężczyzn. Jest to częstsza choroba u mężczyzn, ale u kobiet również występuje często. 4 nowotwór, jeśli chodzi o śmiertelność. I następny, 6 nowotworem w tej 10 to jest rak nerki. A więc mamy 3 nowotwory układu moczowego, moczowo-płciowego, które plasują się w pierwszej 10. Jeżeli spojrzymy na urologię, to proszę sobie wyobrazić, że co 4 mężczyzna w Polsce chory onkologicznie jest leczony przez urologów. Co 4. I co 6 pacjent, czyli kobieta i mężczyzna, musi być leczony przez urologów, czyli zdiagnozowany i później leczony. Albo usunięto chorą nerkę z nowotworem, albo operowany pęcherz, czy wykonywane zabiegi na gruczole krokowe. No tutaj wspomagają, jeśli chodzi o prostatę, nas radioterapeuci, którzy... Radioterapia jest bardzo, bardzo ważnym elementem w leczeniu raka gruczołu krokowego, ale ta wczesna diagnostyka, o czym mówiłem na początku, jest niezwykle istotna. Inaczej operuje i leczy się mały nowotwór nerki, kilkucentymetrowy, wykryty wcześniej na podstawie dobrych badań tomografii komputerowej. Inaczej się leczy mały guz pęcherza, krwawiący, który zaczyna krwawić i wcześniej wykryty. I ta diagnostyka powinna być wczesna, szybka, więc mówimy o dostępności. No i później zostaje nam kontrola już leczonych chorych urologicznych. Ale skoro pan profesor apeluje o tą wczesną diagnostykę, o tą wczesną wykrywalność, bo to jest gwarancja sukcesu i wyleczenia, no wiemy jak jest, Polacy nie zgłaszają się na te wczesne badania, czy też nie obserwują swojego organizmu, więc pozostaje leczenie już zaawansowanych stanów. Czy jest dostęp do tego leczenia? Z dostępem do leczenia jest, ale tutaj już narzuca się system kolejkowy, tego nie unikniemy. No niestety to jest w tej chwili najbardziej obiektywny i sprawiedliwy system. Przychodzisz o tej porze, wchodzisz do kolejki leczenia w centrum onkologii czy u kolegów onkologów, ale co oni mogą zrobić? No, choroba, która może być wyleczona w sposób radykalny i wcześnie z powodu właśnie późniejszego leczenia nie nadaje się później nawet u onkologii do leczenia radykalnego. Czyli radioterapia, która mogła być wcześniej zastosowana, jeżeli się spóźnimy, to później zostaje leczenie paliatywne. To taka jest sytuacja, czyli albo tylko leczenie paliatywne w sensie chemioterapii selwicz, tej ratującej życie, ale nie ratującej chorobę. Czyli te kolejki na pewno są istotną z punktu widzenia onkologii wadą zasadniczą. No nie jest to w żaden sposób racjonalne, żeby nadal żeby tak było. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ale jak to zrobić, nikt jeszcze dokładnie nie wie, ale cieszę się, że onkolodzy podjęli inicjatywę, znamy wszyscy Towarzystwa Onkologicznego i profesora Jasema, sam biorę udział w tym Cancer Planie, także
mam nadzieję, że jest dobra odpowiedź ze strony reakcja no, władz Narodowego Funduszu czy Ministerstwa Zdrowia i po prostu no, pewne, to jest trudny problem, muszę powiedzieć, no, to jest naprawdę trudny problem.